Siema, Gajta, z tej strony Karol Czech Dąbrowski, a dzisiaj, moi drodzy, jesteśmy w filmie kolejnym, który obiecałem już ostatnio, kiedy kręciłem podobny odcinek z fidget spinnerami. Będą to kolejne 7 spinnerów, właściwie ostatnie, bo wcześniej też było 7, teraz też będzie 7, bo rozbiłem to po prostu na 2 odcinki, czyli razem 14 spinnerów najlepiej sprzedających się za granicą, a w tym odcinku będzie ich 7, więc mam nadzieję, że znowu wam się to spodoba i przypominam o tym, że w moim sklepie jest edycja limitowana, taka kolekcjonerska bym powiedział, z racji osiągnięcia 1 000 000 wyświetleń na filmiku z piosenką Fidget Spinner Karolka. Jest edycja limitowana spinnerów, które możecie dostać. Jeżeli chcecie, zaopatrzcie się w taki spinner, zróbcie sobie taką po prostu niespodziankę i jakąś taką wartość kolekcjonerską to będzie miało, bo liczba tych spinnerów jest ograniczona. I moi drodzy, to tyle. Przechodzimy do kolejnych 7 spinnerów najlepiej sprzedających się za granicą. Mam nadzieję, że czekaliście. No, czy będziecie zdziwieni? Zobaczymy. Oczywiście możecie zostawić mistrzowską łapeczkę, 30 tysięcy łapeczek i będzie jeszcze jakiś odcinek z Fidget Spinnerów na kanale, chociaż bardzo w to wątpię, ale jak będzie 30 tysięcy łapek, to może jeszcze coś wymyślę, natomiast jest to jeden z ostatnich odcinków o tematyce Fidget Spinner na moim kanale. Wydaje mi się, że temat już jest naprawdę bardzo przeżarty. No i tyle, zobaczymy jak będzie. Zapraszam do takiej szybkiej recenzji tych wszystkich produktów fajnych. Moi drodzy, pierwszy spinner, który przygotowałem dzisiaj dla was, bo mówię, kolejność jest taka, wiecie, no randomowa po prostu. To jest po prostu najlepiej sprzedających się 14, miało być 15. Jeden do mnie nie dotarł, więc niestety jednego nie mogę wam pokazać, ale jest pozostałe 14, dlatego kolejność jest przypadkowa. Tę wersję spinnera powinien już znać każdy. On ogólnie za granicą najlepiej sprzedawany jest w kolorystycznej wersji srebrnej. Natomiast tutaj jest w takim, powiedziałbym, lekkim złocie. Nie wiem, czy to wpada w brąz, taki rose gold może. Jest to spinner wyglądający tak, on ma takie może nie zaostrzone końcówki, jest oczywiście bardzo lekki, nie jest nie wiadomo z jakiego tworzywa sztucznego, z amelinium! To jest amelinium! Czegokolwiek może być wykonany, natomiast nie jest to jakieś twarde tworzywo, jest to oczywiście, tak jak mówię, spinner, który jest już na oklep znany po prostu każdemu, nie wygląda też jakoś zajebiaszczo, a mimo wszystko za granicą sprzedaje się praktycznie najlepiej. Oczywiście, tak jak mówię, w wersji kolorystycznej srebrnej. Kręci się też całkiem nieźle, jest bardzo lekki, łożysko, łożysko jak łożysko, prawda, niektóre matki po urodzeniu dziecka zjadają swoje łożysko, robią z niego koktajle. Co kurwa? Ale to nie temat na odcinek o fidget spinnerach, więc tak wygląda ten spinner. I to tyle, spinner, dzięki, fajnie, dzięki. Drugi spinner, Boże, jaki on jest ładny i chciałbym, żeby był troszeczkę zrobiony tak na bardziej wzór mój, czyli jak ja bym sobie mógł jakiś wzór na nim zrobić, to by było coś po prostu pięknego, moi drodzy. To jest spinner, który jest złoty, ma tutaj łożysko w kształcie czaszki. Jest śliczny, naprawdę jest śliczny, wygląda bardzo dobrze. Z tyłu oczywiście jest po prostu standardowe łożysko, możecie zobaczyć, z tyłu jest takie standardowe łożysko, natomiast z przodu na to łożysko nałożona jest jeszcze taka czaszka. Zamiast po prostu tego tutaj, to z przodu jest inny element nałożony, jest to czaszka. Jakby tu była na przykład korona z łokciem, ale to by było coś zarąbistego, jakby była po prostu korona z łokciem. Zobaczmy też przy okazji, jak się kręci, bo tak jak mówię, wygląd to nie wszystko, musi być jeszcze efektywny, więc łapiemy go w dłoń. Też mówię, dźwięk wydaje po prostu jak stado biegnących saren gdzieś na turniach leśnych. Nie jest najgorzej, kręci się nieźle, oczywiście trzymamy tę czaszkę. Ja bym chciał, żeby było coś niżej, żeby można było złapać niżej i żeby ta czaszka była widoczna. Zobaczcie, ta czaszka się nie kręci, to jest coś pięknego. Jakby tu było logo mistrzostwa gdzieś na środku, to by było coś naprawdę wspaniałego, jakaś korona z łokciem. To by było coś wspaniałego. Także moi drodzy, jeden w ogóle z ładniejszych spinnerów, jakie widziałem. Jakby tu jeszcze było logo mistrzostwa, to by było coś naprawdę zarąbistego i taki spinner też bym kiedyś chciał wprowadzić do sklepu. No ale rendy powoli się kończą, także pewnie już nie zdążę tego zrobić. Chyba że będziecie chcieli, to dajcie znać, może wymyślimy jakieś inne fidget spinnery. No i dziękuję temu spinnerowi, bo jest naprawdę ładny. Oprócz tego z zębatkami w ostatnim odcinku i tego kolorowego fajnego z takimi kulkami, to jest naprawdę ładny spinner. Dobra, dalej! Kolejny fidget spinner to jest kolejny, on się nazywa Ecube, E-Cube, tak jakby, E-Cube, czyli elektroniczny cube, czyli elektroniczny taki kształt, kostka, wiecie, cube to jest ogólnie te kostki, co się układa, nie? Też jest w kolorze Fate, możecie go zobaczyć i jest taki, powiedziałbym, toporny, mosiężny, też jest bardzo ciężki, dźwięk wydaje takiej spadającej biżuterii, nie wiem, czy kiedyś spadł wam kolczyk albo coś na kafelki albo na panel, też można to w sumie do tego porównać. Jest taki, po prostu powiedziałbym, ja się dziwię, że on jest naprawdę dobrze sprzedawany na zachodzie, bo szczerze mówiąc to jest taki, powiedziałbym, nijaki, nie jest jakiś nie wiadomo jak wspaniały, jest taki po prostu standardowy spinner, nie? Oczywiście tutaj jest to logo tego E-Cube, no w każdym razie to jest taki spinner i też jest jednym z najlepiej sprzedających się w tej drugiej siódemce, czyli jest około miejsca 11 albo 12, nie chcę teraz strzelać, bo nie pamiętam, ale w każdym razie też nieźle sprzedaje się na zachodzie. Te łożyska też są takie nijakie, także nie wiem, kręcić na pewno coś się... No mówię, dźwięk spadających monet! Idziemy dalej. Kolejny spinner, który mam tutaj,
Nie wiem czemu, kojarzy mi się jakoś z Naruto, jest taki fajny, zaostrzony, też taki shuriken, wiecie o co, shuriken, ja zawsze, ale nie, bo to jest tak specjalnie przeze mnie zrobione, shuriken, nie, wiecie o co chodzi, shuriken, shuriken, nie, ja mówiłem zawsze shuriken, bo było łatwiej zapamiętać, oczywiście to jest shuriken, tak już po prostu się przyjęło, tak samo, gdzie są smocze kule z Dragon Bulla, ja zawsze mówię Dragon Bullek, nie, a nie Dragon Bull, Dragon Ball, ja zapamiętałem Dragon Bullek, nie wiem, Bullek, miałem kiedyś kumpla Bulka, po prostu może dlatego, tak, także człowiek, wiecie, po prostu po skojarzeniach chciał zapamiętywać, dlatego shuriken, a nie shuriken, no w każdym razie shuriken, zobaczcie jak to ładnie wygląda. Jest naprawdę bardzo spoko, tylko to też nie jest nie wiadomo jaki metal. To jest raczej takie, bym powiedział, nie no, jest trochę metalowe, tylko chyba sprayowane czymś. W każdym razie jest lekkie, więc to nie jest, no mówię, nie wiadomo jaki metal. Może też amelinium. Amelinium! Aluminium, może, o, może aluminiowy. Ciężko powiedzieć, w każdym razie, no dlatego nie wiem czemu skojarzył mi się do końca z Naruto, z takimi animami, wiecie, ten shuriken, shuriken, teraz dobrze już powiedziałem. Mogę rzucać w ekran, ale nie chcę za bardzo rozwalić kamery. Też nie jest nie wiadomo to jaki spinner, po prostu jest ładny, bardzo ładny. I chyba nie jedna osoba ucieszyłaby się mając takiego w domu, żeby takim zakręcić. No mówię, nie jest najgorszy, także spoczko. Kolejny, który ustawiłbym na ostatnim miejscu po prostu. Dlaczego? Zaraz zobaczycie. Słuchajcie, biorę ten spinner do ręki, on jest niebieski, też z Ekcube, tu ma niby jakieś yin-yangi, nie wiem jak to nazwać, yin-yangi chyba, nie? To są yin-yangi, wiecie o co chodzi, nie? Ma miejsca, które, to raczej są diody, więc to powinno świecić, jak się oczywiście tym zakręci, to ten spinner powinien świecić. Dlatego, z racji tego, że ja nim zakręciłem, i on kuźwa mać nie świeci, czaicie? Ten spinner nie świeci, dostałem albo felerny spinner, albo po prostu, nie wiem, gdzieś go się zapala, ja tego nie zauważam, no nie ma żadnego miejsca, którego można gdzieś go tutaj zapalić, no dla mnie troszkę bez sensu, no są niby te diody, to się nie świeci, są tu jakieś, prawda, różne kabelki, zalutowane to jest wszystko, ale to nie działa tak jak powinno. A samo wejście dostaje połowę oceny mniej, czyli 5 na 10, a potem jak go zakręciłem, to jest najtańszy z najtańszych plastików. Jak ludzie mogą to za granicą kupować? Totalnie nie ogarniam, więc dla mnie nawet nie 2 na 10. Chryste panie, zaświecił się jeden. Ej! What the fuck? Czyli trzeba nim piznąć? Trzeba było nim piznąć! Dobra, z 2 na 10 robi się 7 na 10. Chryste panie, nie wiedziałem. Ecube! Ecube! Patrzcie, a teraz nie działa. Trzeba nim nieźle piznąć. No dobra, jak chcecie mieć spinner, którym trzeba piznąć, żeby go zakręcić, to jak najbardziej, dobra, 3 na 10 niech będzie, zamknijmy ten, ale popoprany spinner. Zostały jeszcze dwa spinery. Jeden, który jest tutaj, to jest spinner chyba również każdemu dobrze znany i on był w pierwszej dziesiątce. Jest to świecący się spinner, a przy okazji wydaje on taki dźwięk, jak się go załącza. Przygotowanie do wybuchu bomby jądrowo-atomowej. On się świeci, on ma wywalone, on pojawia się tutaj. Są oczywiście zamontowane jakieś diody w nim i on po prostu w jakichś tam losowych momentach, on sobie świeci. Nie wiem, pewnie ładnie to wygląda, nie wiem, w ciemności, jak się go zakręci. I skąd popularność na ten spinner? No może dlatego, że po prostu ma właśnie zamontowane jakieś diody. On jest plastikowy, więc też nic nadzwyczajnego, a mimo wszystko dobrze się przydaje. Wygląda bardzo ładnie, nie mówię, że nie, bo oczywiście jak jest ciemno i zakręcimy takim spinnerem, no wygląda to obiecująco, naprawdę imponująco. I oczywiście możemy go wyłączyć, wtedy nie świeci się absolutnie w ogóle. Kręcąc nim nie dzieje się absolutnie nic, żadnej przyjemności nie ma, dopiero wtedy, kiedy dopłacimy więcej za akcesoria. To jest tak jak branie samochodu w leasing, dobierz więcej, prawda, i płaci niższe raty. Jeżeli go zapalimy, o, znowu wydał dźwięk, to on się świeci. No i to jest jedyna zaleta tego spinera, ale nie dziwię się, że jest najbardziej kupowany, bo po prostu świeci. Ma zamontowane w sobie diody i wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Wygląda to naprawdę bardzo spoko. Wygląda to nieźle. Ponad przeciętnie. Niektóre to były przecięte, na przykład to gówno, które dopiero jak się uderzy, to, o, to jedno świeci. Nie chcę mieć pizgającego spinera, który uderzy. O, piznąłem, świetnie, teraz to się zaświeci. Nie mam pytań, nie? Ale ten dźwięk, patrzcie. Uwaga, bomba atomowa! Pali się mieszkanie! Dobra, nie, ty, nie można mówić nigdy pali się, bo to jest jedyna rzecz, na którą reagują sąsiedzi, więc nie. Poza tym syfem, który znajduje się obecnie na moim stole i tych wszystkich spinnerów, został jeden, ostatni spinner, który też jest dość kreatywny, nie wiem, czy kojarzycie takie mechanizmy, takie trzy kulki, co są i jedną się puszcza i ona uderza o to. No i tu jest ogólnie spinner, który nie ma nic wspólnego z tym, o czym przed chwilą mówiłem, taki mały troll. To są tu też takie kulki, jest to oczywiście też kolor fate, czyli tak jakby kolor bogactwa, jeśli chodzi o spinnery, takie bogactwo kojarzy z takim czymś dobrym i fantastycznym. Jest to spinner Fate z takimi kulkami tutaj. Nie wiem, można to oczywiście dać jako grzechotka dla dziecka, chyba że dziecko ma poniżej 3 lat, to lepiej mu tego nie dawać, bo się może tym udusić, może spróbować, chce ugryźć mu amelinium, prawda, zasmakuje mu amelinium i zje, nie, to by było głupie. Więc dając to dzieciom należy naprawdę uważać, no i też spinner kręci się jak kręci. Dźwięki wydaje kojące, jak jadący pociąg oczywiście, i to może usypiać w pewien sposób. Dobra, zakręcę nim, a pewnie jak to będzie zwalniać, czekajcie,
Jak to będzie zwalniać, to będzie wydawało dźwięk, tak? Jak taki staromodny zegar z lat 70., który szykuje się do wypuszczenia kukułki ze swojego gniazda i zrobienia kuku, godzina 12. 14 gównianych spinnerów z zagranicy, najlepiej sprzedających się, sprawdzone. Piszcie w komentarzach, co uważacie, który jest dla was najlepszy. Dzisiaj i przy okazji z ostatniego razu. Bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcineczek wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie mistrzowską łapeczkę. 30 tysięcy łapeczek. Będą pojawiać się kolejne odcineczki z fidget spinnerów, ewentualnie jeżeli coś jeszcze będę w stanie wymyślić w ogóle na temat fidget spinnerów, bo to jest bardzo okrojony temat. Tak jak mówię, jeżeli chcecie zakupić sobie fidget spinner mistrzostwa, to wchodźcie do sklepu pod spodem i tam jest edycja limitowana tych wszystkich spinnerów, które dla was przygotowałem. Jest ich około 350 albo 500, w zależności od tego, jaki będzie odbiór tego wszystkiego i czy będziecie chcieli kupić sobie taką fajną pamiątkę związaną oczywiście z piosenką fidget spinner na kanale. Moi drodzy, tyle, żegnam się z wami serdecznym mistrzowskim spinnerem przeznaczenia, nie żartuję, po prostu łokciem, ja je odłożę i to tyle. Do zobaczenia w kolejnych odcineczkach, łokieć oczywiście i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na moim kanale. Łapa jest fajna, napięta, biceps dobry, no to trzymajcie się, łokieć, hej! To mój fidget spinner, yeah. Bo to mój fidget spinner, yeah. Ja wyglądam na brudną świnię, yeah. Choć przez niego dwa tygodnie już się nie myłem. Bo to mój fidget spinner, yeah. I ja przez niego już nie żyję. Mistrzu, ty zostaw łapę, yeah. Bo jak nie zostawisz to...